Witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj na stole Aiwa S50 Vintage. A czemu Vintage? Słuchajcie, bo nawet na serwisówce jest napisane Vintage. Vintage. No to co? Czołóweczka i lecimy. Zacznijmy od tego, że brak synteza szukała, na wyświetlaczu są były normalnie numerki. Tak jak widać na schemacie, synteza nie łapała żadnej częstotliwości, ponieważ zabrakowało na głowicy. Pierwsze co było to na głowicy, na dzień dobry trafiłem w usterkę. Brak napięcia vericapa, czyli VT, czyli napięcia, już sobie tutaj zerkam w schemat. I teraz tak, gdzie ten vintage jest? Napięcie vericapa jest w szeregu, zasilony stabilizator w szeregu przez kondensator. 470 mikro na 16 V. Tutaj już ktoś go pewnie wymieniał, albo jeśli nie, to w oryginale taki był, plus 35 V. Bo faktycznie całe napięcie zasilania VT, czyli zasilania varicapowego napięcia jest puszczone przez kondensator. Czyli nieźle on dostaje w piernicz. W szeregu normalnie z rezystorem bezpiecznika jest wstawiony kondensator 470 mikro. Dobra, się powtarzam. Nie, to kurwa się nie idzie. Jeszcze raz. Efekt jest taki, że działa. Czy tu żadnych zwarć nie ma? Antenka ferytowa oddzielnie, tu oddzielnie, tu oddzielnie. Tutaj chyba nic nie zrobi, bo tutaj mamy 220 na tej samej płycie też. Tak było zrobione. Co tu takie szumy? Tyle idzie z anteny, słuchajcie, tu trzeba go rozpiąć, a już wiem co jest. Moment, antenkę podepnę. Czyli już sygnał łapnął i będzie wszystko dobrze, to było tylko wyłącznie tego wina, tu nic nie ruszamy, nic nie tego, tylko teraz zobaczcie, nie wiem czy jeszcze tak się zachowywała ta Aiwa, że jak dam czadu, to tak jakby przygasał wyświetlacz wysterowania sygnału, nie? Czekajcie, coś słabszego znajdziemy. Auto, pięcia kółka. Jakoś słabsze, no czemu ty nie chcesz szukać aż tak? Aż takie zakłócenia mam w... A tak, no, komputer z nagrywaniem, ze streamem. Właśnie, przypominam przy okazji, streamy na DAI-TV są. Także są live'y takie po 2-3 godziny będą. Po prostu z tych z warsztatu. Wiecie co wam powiem, to ma chyba bodajże 2 razy 40 W. Aż przygasa ten, przygasa wyświetlacz jak się głośniej zrobi, nie? No i dobra, i co teraz? I teraz wystarczy to poskręcać, no. Także lecimy. A, i kciuka w górę i lecimy. Thank you.
Okej, słuchajcie, troszeczkę popieścimy jeszcze ten, jeszcze poczyścimy tą obudowę. Jeszcze miałem taki fajny czyścik, może być do kartonu, zmakujemy, później polakierujemy, żeby to miało ręce i nogi. Bo to była jakaś naklejka. A brudne to to, tak troszeczkę zerwać te. Też się dobrze matuje tym czyścikiem, tym do rur miedzianych do lutowania. O, tutaj też jest jakaś wielka, bogata naklejka. Zobaczcie, kiedyś kurde na Budapren te naklejki naklejali. A nie tak jak teraz, że samo przylepne odpadnie za miesiąc. Szczerze, to bym w ogóle nie oklejał obudowy od wierzchu czy tego naklejkami. Z tyłu jakiś tam symbol, numer i wszystko. Dobra, no tak, tak, to teraz jeszcze przemyjemy to. Końcowy, słuchajcie, powala. Jest mega fajny sprzęcior. Na tej zasadzie, że tutaj mamy taki przełączniczek fajny. Dzień 16, mamy piątek, 7 dzień. Który po prostu nam pokazuje poziom wzmacniacza lub poziom z anteny sygnału. Po kolei długie, średnie, krótkie. Bas. Sopran. Wzmocnienie. Balans. O, Longness. To jej nowy singiel Serce nie sługa, a w tej godzinie... I teraz tak, tape monitor, bo ma z tyłu wejście przelot przez magnetofon, przez deka, możemy sobie deka podłączyć. Czyli przelot przez monitor, tam trzeba by było teraz włączyć. Odsłuchać sobie można bezpośrednio magnetofon. Dwa banki pamięci, pamięć A, pamięć B i po 5 kanałów na każdym, czyli w sumie programujemy sobie kanały na w banku A. Tutaj sobie zaprogramujemy memory O i w banku B
banku A, w banku B. I teraz musimy sobie znaleźć wyszukiwanie z automatu. Muting. No. Ma bardzo dużą czułość i dobrą selektywność. Tylko że u mnie są teraz straszne zakłócenia, słuchajcie. Dobra, zobaczymy. Sygnału prawie w ogóle, a odbiera, nie? Ale nie w stereo. Dobra, nie puszczamy muzyki, prawa autorskie. I teraz sobie zaprogramujemy w banku A, na przykład tu na drugie C, czyli memory. O. Pierwszy, widzicie? Numer. No dobra. Wszystko gra. I teraz tak, selektor, wejście na gramofon, tuner i aux, ten przełączniczek i tuning, nie? A z tyłu to wygląda bardzo fajnie, słuchajcie, to wygląda z tyłu, bo wszystko jest na cinchach, 75 ohmów, 300 ohmów antena na UKF, antena dodatkowo na AM. No i co poza tym, ma od 4 do 16 ohm obsługuje. Także możemy podłączyć obojętnie, jak i nie podłączymy głośniki, nic się nie stanie, najwyżej będzie mniejsza moc przy 16 ohmach niż przy 4. Magnetofon, nagrywanie, odtwarzanie, wejście aux, czyli takie tam przełącznikiem sobie przełączymy, mamy auxa. I wyjście z tunera, czyli możemy puścić sobie na korektor, nie? I z powrotem wrócić na auxa na przykład. Co poza tym, wyjście sterowania na resztę wieży i wyjście 6 V na zasilanie prawdopodobnie CD. I to by było tyle. No piękny vintage, nawet na schemacie napisali vintage, vintage. Pięknie gra. Grają oczywiście dwa kanały. I się udało, no, wyczaić usterkę. Pozdrawiam. Liczę na łapeczki do góry. Dzięki za obejrzenie. Do kolejnych odcinków. A, jeszcze przypomnę, że na DTV, na tym kanale drugim moim, są live'y po prostu z tego, co tutaj robię ze stołu. Także jeśli ktoś chce, to może w każdej chwili tam zapytać czy coś. Cały czas tam dziennie gdzieś po 3-4 godziny jest live. O różnych porach, o której mam czas i siedzę tutaj, to jest live. Pozdrawiam.